Nastolatka sprzedaje swoje nagie zdjęcia przez internet, bo potrzebuje pieniędzy na doładowanie telefonu. Ostatni raz... Wyłączcie to w tym momencie! Dziś ja te foto wysłałam obcym gościom. Nikt z tej szkoły nie miał prawa ich widzieć. Koledzy i nauczyciele dowiadują się o tym. Dziewczyna jest załamana. Jaka ostra! Wyluzuj trochę i wyluzuj. Uczniowie znęcają się nad nowym gimnazjalistą. Nie pasuje? Zapiszmy mu, jak ma na imię, żeby nie zapomniał. Trzymajcie go. Jest szek, są silniejsi. Wszyscy w klasie ich lubią. Nie mam szans. Co to za filmik? Takie jaja z nowego z naszej klasy. Cześć, Kioty. No siemano. Na nas czekacie? Wy kim jesteście? Gdy sprawa wychodzi na jaw, jego brat postanawia zemścić się na dręczycielach. Uczeń drugiej klasy gimnazjum, Mariusz Walicki, niedawno przeprowadził się do Krakowa. Jego matka powtórnie wyszła za mąż i z synem wprowadziła się do mieszkania nowego męża. Mieszka z nimi również syn mężczyzny, Kamil Pawlak, który w tym roku kończy liceum. Mariusz źle czuje się w nowej szkole i jest prześladowany przez innych uczniów. Każdego dnia szuka pretekstu, żeby nie iść na lekcje. Źle się czuję. No ale temperatura w porządku, co ci się dzieje? Znaczy, trochę mi niedobrze. Brzuch mnie boli. No ale to czasem nie ze strachu. Nie masz dzisiaj jakiejś klasówki? Nie mam żadnej klasówki. O co ci chodzi? Wiesz co, wydaje mi się, że troszeczkę kombinujesz, żeby nie iść do szkoły. Nie, no po prostu źle się czuję, no. Ja już lecę. Kamil, zaczekaj. Pójdziesz razem z Mariuszem. Ale przecież on jest jeszcze nawet nie ubrany. No ale już się ubiera. Już jest prawie gotowy. No ubieraj się. No, nie mógłbym naprawdę zostać. Naprawdę, poważnie, boli mnie, no. Mariusz, no proszę cię, no nie przesadzaj. Mariuszek znowu choruje. Codziennie nowa choroba. Kamil, przestań. Dobra, sorry. Ubieraj ale ja już spadam. I tak mam dwa spóźnienia będzie na majcie. Będzie dobrze, no. Zobaczysz. Naprawdę nie mam nic przeciwko temu, że ojciec ma nową żonę. Ona w ogóle jest spoko, ale ten jej synek, Mariuszek, to płaczliwy gnojek. Nie będę go odprowadzać do szkoły. Nie chcę, żeby ktoś mnie zobaczył z tym gnojkiem. Nienawidzę tej szkoły. Mam w klasie takich trzech debili, którzy mówią, że muszę przejść chrzest. Codziennie wymyślałem jakieś nowe rzeczy, żeby mi dowalić, bo jestem nowy. A ja wcale nie chciałem się tu przeprowadzać. Nikt mnie nie pytał o zdanie. Mariusz niechętnie przychodzi do szkoły. Nie udało mu się przekonać mamy, że jest chory. Teraz jak najszybciej chciałby znaleźć się w klasie i uniknąć spotkania z kolegami, którzy znęcają się nad nim. Wiesz co dzisiaj za dzień tygodnia? Wtorek? Bystrzak zna dzień tygodnia. Kolejny dzień twojego sztukocie. Miałem już się, skończmy z tym. Nie spinaj tak. Każdy musi przez to przejść. Potem będziesz naszym ziomkiem, nie? To my decydujemy, kiedy twój chrzest się skończy. Naprawdę, muszę iść na lekcję. Wysikał się? Nie chcę. Zawsze lepiej na zapas się wysikać. Idziemy. Puść! Ej, puśćcie mnie! To ci nie pasuje? To kibel dla dziewczyn! Dla dziewczyn i dla kotu! Puśćcie, będziesz sikał w męską! Ej, kurde, otwórzcie to! Halo! No cholera jasna! Teteczka. To widzimy się na lekcji. Ej, otwierać to! Klasa trzecia B gimnazjum za chwilę będzie miała lekcję fizyki. Marta Dobrowolska nie odrobiła zadania, ale liczy, że dostanie je od kolegi Tomka Pietrzaka. Tomek podkochuje się w dziewczynie i ma nadzieję, że ona w końcu się z nim umówi. Nie wie, że Marta od niedawna ma chłopaka i Tomek nie ma u niej szans. Masz może czas dzisiaj wieczorem? Pomyślałem, że może wyskoczylibyśmy na jakieś kino, lody, może spacer. W sumie, co chcesz? Ty się chcesz ze mną umówić? Nie. To znaczy tak, ale w sumie, no to jak chcesz. Sorry, Tomek, że się śmieję, no ale ja z tobą to chyba jakieś jaja. Słuchajcie, on się we mnie zabujał. Nie no, przepraszam, przepraszam. Sorry, Marta, zapomnij, zapomnij, przepraszam. Masakra, masakra. Gdzie? Co? Ale cześć.
Cześć. Przepraszam, że do ciebie nie zadzwoniłam, no ale już nie miałam kasy na telefonie. Myślałem, że już ci się znudziłem. Nie no, co ty, już sobie doładowałam, więc znowu będę cię męczyć. No to od następnej przerwy, bo teraz muszę lecieć na sprawdzę. Dobra, trzymaj się. Mua. O proszę, jak słodko. Jest do ciasteczka, do serwania. Ale wy już tak na poważnie? No, chyba. Już codziennie z 2 godziny na telefonie siedzimy, nie nadążam z tymi doładowaniami. Starzy ci tyle płacą? Nie no, co ty, skąpią, każdej złotówki nawet. No, wiadomo. No to skąd ty masz pieniądze na to? Wiesz co, trzeba sobie jakoś radzić. Zobacz. Ej, co to? Ej, bez jaj. Marta, co to jest? Sama sobie robisz te fotki? Po co ci one? No to wiesz, to jest mój właśnie sposób na doładowanie telefonu. Robię takie foty, wrzucam do internetu, no i goście z forum doładowują mi telefon. Ej, przeginasz już. Oszalałaś, naprawdę. No wiesz, sorry, nic mnie to nie boli. To jest prosty biznes. Ale to jest chore. Nie no, nie przesadzaj. Dobrze, że znalazłam ten patent z fotkami, bo inaczej nawet nie miałabym za co do Alana dzwonić. Minimum wysiłku, no i mam doładowanie do telefonu. Prawie za darmo. Ej, Marta, patrz, fajny kolor, nie? Super. No ale mnie chyba by nie pasował, nie? No coś ty, właśnie świetnie byś wyglądała. Mogę trochę? Jasne. Chodźcie do lustra w łazience, chyba zdążymy. No, są 2 minuty, zdążymy. No, to nalajcie. Tomek jest wściekły po tym, jak został wyśmiany przez Martę, gdy chciał się z nią umówić. Słyszał, że dziewczyna sprzedaje swoje rozbierane zdjęcia, żeby mieć pieniądze na doładowanie telefonu. Zamierza to wykorzystać, żeby się na niej zemścić. Od paru miesięcy się o nią staram. Robię jej wszystkie zadania, daję prezenty, a ona udaje, że tego nie widzi. Po prostu mnie wykorzystywała, jeszcze się z tego śmieje z tymi koleżankami. Ale ja słyszałem, o czym one gadały. Te nagie fotki za doładowania telefonów. Jutro cała szkoła się dowie. Wszyscy będą o tym mówić. 16-letni gimnazjalista Mariusz jest załamany. Szkolni prześladowcy zamknęli go w damskiej toalecie, skąd wypuściły go dziewczyny. Ale koledzy tak dobrze bawią się jego kosztem, że nie zamierzają skończyć chrztu na nowym uczniu. Chcę ci przypomnieć, że nie masz tam wstępu, tak? Pamiętasz? Nasz kod nie jest głupi. Mam na imię Mariusz. Weźcie, mówcie do mnie normalnie. On chyba nie jest kumaty. Słuchaj, Gosiu, dopóki nie przejdziesz tu, masz na imię kod, rozumiesz? No, ale kiedy to będzie? Jak chrzest się skończy, zrozumiano? Zapiszmy mu, jak ma na imię, żeby nie zapomniał. Trzymajcie go. Ej, puszczaj, no! No, puść! Spokojnie. Kurde! Koledzy, żeby jeszcze bardziej upokorzyć Mariusza, piszą mu na bluzie obraźliwy napis. Chcą, by wszyscy się z niego śmiali. Pamiętaj, że jak mówisz, powiesz, że to my, to nie zaliczymy ci chrztu. Jezus Maria, co to jest? Nagie zdjęcia gimnazjalistki obiegły całą szkołę. Dziewczyna jest załamana. Marta! Dziś ja te foty wysłałam obcym gościom. Nikt z tej szkoły nie miał prawa ich widzieć. Nauczyciele dowiadują się, że uczennica sprzedaje swoje nagie zdjęcia. Nowy uczeń przechodzi niekończący się chrzest w szkole. Nie umie sobie z tym poradzić. Co to za filmik? W obronie Mariusza staje jego przyrodni brat. No siemano. Na nas czekacie? Wy kim jesteście? Kolegami Mariusza. Ty się chcesz ze mną umówić? Uczennica gimnazjum Marta Dobrowolska sprzedaje swoje rozbierane zdjęcia, żeby mieć pieniądze na doładowanie telefonu. Zakochany w niej kolega z klasy chce, by dziewczyna umówiła się z nim. Gdy ta odrzuca jego zaloty, podsłuchuje rozmowę nastolatek. Dowiaduje się, skąd dziewczyna bierze pieniądze na doładowanie telefonu. Chce się na niej zemścić. Ubieraj się. Mamo, nie mógłbym naprawdę zostać. Mariusz Walicki jest nowy w gimnazjalnej 2D. Koledzy z klasy prześladują go, dlatego boi się chodzić do szkoły. Miał kocie. Żarty chuliganów są coraz bardziej okrutne. Koledzy rysują mu na koszuli obraźliwy napis i zamykają w damskiej toalecie. Nastolatek wstydzi się przyznać, że jest ofiarą kolegów. Boi się, że będą się na nim mścić. Idziemy. Gimnazjalista bardzo stara się ukryć wulgarne napisy na koszulce. Czuje się upokorzony. Na szkolnym korytarzu spotyka swojego przyrodniego brata. Wie, że chłopak go nie lubi i nie może liczyć na jego pomoc. Nie wiem, nie widziałem. A to nie był przypadkiem ten twój braciszek? Jaki braciszek? No, mówiłeś, że twoja, że żona twojego starego się wprowadziła. Coś mówiłeś. Tak, ale to nie jest mój brat. No dobra, no przyrodni. No, gówno. On nie jest przyrodni. Musiałby mieć wspólnego ojca albo matkę, tak? No dobra, no, ale to był on czy nie?
Daj mi spokój, mieliśmy iść na jakieś browara, a ty mi męczysz dupę jakiegoś gnoja. Ale spinasz, dobra, dobra, to chodźmy na browar, a chodź ze mną, mieliśmy coś do załatwienia. No. Do zobaczenia. No, na razie. I nie spinaj. Po pierwsze, prawda jest taka, że Mariusz wcale nie jest moim bratem. A po drugie, nie będę witał się na korytarzu z kimś, kto wygląda i zachowuje się jak ostatnia ciota. Niech się ogarnie, bo tylko mi wstyd przynosi. Mariusz wrócił po szkole do domu. Chce jak najszybciej sprać z koszulki obraźliwe napisy. Wstydzi się, że koledzy znęcają się nad nim. Wie też, że gdyby matka i ojczym zorientowali się, że jest prześladowany w szkole, na pewno powiedzieliby o wszystkim wychowawczyni. Wie, że wtedy koledzy będą jeszcze bardziej okrutni. Cześć, synek, co robisz? A piorę koszulkę, zabrudziła się troszkę. No daj, przecież cię wypiorę, zaraz będę załączał. Ale kończę już. Co się dzieje? No pokaż. Synek, co się dzieje? Kto ci to napisał? Nikt, no taka zabawa. To zabawa z takimi napisami? Znaczy, no pisaliśmy... Mariusz, przecież wiesz, że możesz mi wszystko powiedzieć. Co się dzieje? Nie, dzieje się coś złego w szkole? Nie, no poważnie, nic się nie dzieje. Taka głupia zabawa, mówię. Głupie rzeczy pisaliśmy sobie na koszulkach. Wiesz co, ja chyba będę jednak musiała porozmawiać z twoją wychowawczynią. Nie, mamo, błagam. Nie no, rób tego, wiesz. Proszę cię. Nie ma takiej potrzeby. Jeżeli powiem mamie, to ona pogada z wychowawczynią. I będzie po mnie. Wtedy ten chrzest nigdy się nie skończy. Jedynym wyjściem jest siedzieć cicho i to przeczekać. Matka gnębionego ucznia postanowiła porozmawiać z mężem. Jest zaniepokojona, że syn ma problemy w szkole i chce mu pomóc. Boi się, że ktoś się nad nim znęca, że jakieś dzieciaki się na niego uwzięły. Kochanie, to jest bardzo dobra szkoła. Poza tym Kamil nie miał żadnych problemów. No ale wiesz, Kamil jest inny, on się potrafi postawić, a Mariusz był zawsze cichy i nieśmiały. No to słuchaj, no trzeba będzie pójść do szkoły i porozmawiać w takim razie. Prosił mnie, żebym nie rozmawiała z wychowawczynią, to nie mogę tego zrobić wbrew jego woli. Może ty byś z nim porozmawiał. Ja? Jak tobie nic nie powiedział, mnie tym bardziej nic nie powie. No to ja już nie wiem w takim razie. Cześć wszystkim. Cześć. Cześć. Czekaj, czekaj, czekaj. Słuchaj, jest sprawa. Trzeba porozmawiać z młodym. Są problemy z jakąś młodzieżą u niego w szkole. Jezu, obchodzicie się z nim jak z jajkiem. Kamil. No, ale co ja miałbym mu powiedzieć? Słuchaj, podejdź do niego jak facet do faceta. Porozmawiaj z nim cztery oczy. No, gdyby on chociaż był facetem. Nie mów tak. Dobra, już idę. Kamil nie ma ochoty rozmawiać z Mariuszem. Uważa, że sam powinien sobie poradzić i nie pozwolić się gnębić szkolnym chuliganom. Chcesz pogadać? O czym? No, nie wiem. W szkole wszystko okej? Tak, tak. Gram. Słuchaj, jeżeli jacyś kolesi się do ciebie dowalają, musisz się im postawić. Inaczej nie będą cię szanować. O co ci chodzi? Ej, jeżeli masz jakiś problem, to musisz sobie z nim poradzić jak facet. Nie mam żadnych problemów. No. Dobra, nie chcesz gadać, to nie. Na razie. Próbowałem, nie? Mariusz jest nowy w klasie, to wiadomo, że będzie na celowniku. Sam musi pokazać, że ma jaja, nikt nie zrobi tego za niego. Nienawidzę takich płaczliwych typków, którzy ze wszystkim lecą do mamusi.